Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Wałbrzyski rynek na jeden dzień zamienił się w wielką inscenizację zdarzeń z II wojny światowej. Byli żołnierze niemieccy, polscy i rosyjscy oraz wozy z tamtego okresu. Reprezentuję Wojsko Polskie, tak? My reprezentujemy Stowarzyszenie Pojazdów Militarnych Twierdza Wrocław. Jesteśmy tu na zaproszenie zaprzyjaźnionej grupy, żeby wziąć udział w dzisiejszej inscenizacji. Przyjechaliśmy z Wrocławia w skromnym składzie, tak po prostu, żeby zamanifestować swoją obecność. I uważamy, że takie pokazy są bardzo widowiskowe, podobają się ludziom i dlatego bierzemy w tym udział. Jest to nawiązanie do historii naszej z okresu II wojny światowej. Tak jak widać, jest dużo statystów, dużo osób zainteresowanych. Przejście graniczne gdzieś na pograniczu niemiecko-polskim, małe scenki z życia budowanej Warszawy oraz wyzwolenie Wałbrzychów. Tematyka była zdobycie przejścia granicznego i walki na granicy, to jest okres 39 rok i później sukcesywnie to się przesuwało aż do 45 roku do wyzwolenia przez armię radziecką przy udziale Wojska Polskiego. Wśród członków grup rekonstrukcyjnych nie zabrakło również kobiet. Przyjechaliśmy z Wrocławia, jesteśmy stowarzyszeniem Twierdza Wrocław. Przyjechaliśmy na zaproszenie grupy kolegów z Wałbrzycha, żeby wspomóc dzisiejszą inscenizację. Jednak nie tylko maszyny z okresu II wojny światowej można było zobaczyć na wałbrzyskim rynku. Ten pojazd przyjechał z Muzeum Broni Militarius Witoszowa. Jest to wersja Scott, przystosowany do utrzymywania łączności w poddziałach artylerii. Jego ciężar własny około 14 ton, centralne pompowanie kół, silnik 180 koni mechanicznych. Warkot silników motocykli słyszany był już z daleka. To jest tak wzorowane na Wehrmachcie, który tam jeździł, prawda, miał na wyposażeniu właśnie takie motocykle z koszem. To były ciężkie takie zaprzęgi. Silnik górnozaworowy, pojemność 750, prawda, skrzynia ze wstecznym. Obsługa właśnie MG, karabin jest MG, co nie? MG-42 dokładnie. Tam szybkostrzelność chyba, no, duża była. To chyba była w granicach 800 na minutę, prawda? Później chyba czy nawet 1200 na minutę, a później zmniejszyli do 800, bo nie było potrzeby aż takiej, prawda? Obsługa takiego sprzętu było trzech żołnierzy, prawda? Dość często właśnie gońce też jeździli na motocyklach, były specjalne bataliony właśnie robione w dywizjach motocyklowe, prawda, do jakiejś tam szybkiej komunikacji. Opony? No opony to wiadomo, no to crossowe, terenowe, co nie muszą być, prawda, no to z tym, że tak jak mówię, no to jest jakaś tam kopia, to nie jest jakieś tam oryginalne tak. Wszystko, bo to... Widzę jeszcze ten granat u góry. Granat, dokładnie, jest i granat ręczny, to był granat ręczny, tam kapsel się odkręcało, od końca były fajnie wyważone, one to nie było jakieś tam odłamkowe, to po prostu jakieś gniazdo karabinów maszynowych się likwidowało. Fajnie się tym rzuca, są wyważone, są tego. O swoich pasjach z ciekawością opowiadali poszczególni reprezentanci grup rekonstrukcyjnych. Ciekawostką był pierwowzór dzisiejszych kładów. To jest protoplasta kłada, inaczej można powiedzieć, a to w zasadzie jest to pojazd militarny, który miał zastosowanie w okresie II wojny światowej. Główne zadanie było do ciągnięcia, czyli jako lekki ciągnik do armat PAK-37 i flak 20 mm przeciwlotnicza.
No i główne zadanie między innymi to było dowożenie na przyczepce amunicję do gniazd karabinów maszynowych. A gniazda karabinów maszynowych z reguły były usytuowane na wzgórzach, na wzniesieniach. Miał bardzo szerokie zastosowanie, zależy w jakiej formacji był. Dla przykładu w Luftwaffe na przykład wyciągał samoloty z hangaru i rakietę V2 na stanowisko. W różnych formacjach w łączności ciągnął kable na Saharze. U generała Rommela miał wielkie zastosowanie z uwagi na to, że się świetnie poruszał po piaskach Sahary. Organizatorzy zapowiadają, że za rok zorganizują równie ciekawą formę przedstawienia, a może nawet na większą skalę. Ponad 200 cebulek kwiatów zasadzili uczniowie podczas akcji Pola Nadziei w Wałbrzyskim Hospicjum Stacjonarnym. Żółte żonkile zakwitną przy placówce już po raz siódmy, dając chorym wytchnienie i otuchę. Wzorem lat ubiegłych w akcję hospicjum włączyli się uczniowie wałbrzyskich szkół, przedszkolaki oraz podopieczni domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej. Łącznie około 250 osób wzięło udział w sadzeniu żółtych żonkili. Zanim jednak przystąpiono do głównego punktu programu, przygotowano mały program artystyczny dla podopiecznych placówki. Żonkile posadzono na specjalnie przygotowanym skwerze w kształcie serca. Tam po zakwitnięciu na wiosnę cieszyć będą oczy przebywających w hospicjum. Tutaj każdy z chorych ma możliwość podziwiania tych kwiatów, które rzeczywiście niosą w sobie tyle optymizmu. I zawsze się pytają ci chorzy, co, jak to pięknie, skąd to tyle się tu wzięło. I my wtedy tłumaczymy, że to dzięki temu, że taki kontakt utrzymujemy z dziećmi, z młodzieżą. Przez okres od jesieni do wiosny w wałbrzyskich szkołach prowadzone są zajęcia, w których pracownicy hospicjum tłumaczą ideę funkcjonowania placówki. Wielu uczniów angażuje się w wolontariat oraz bierze udział w akcjach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo Opieki Paliatywnej. Uważam, że to jest naprawdę słuszna sprawa, ponieważ ludzie, którzy leżą w hospicjach, często tracą tak jakby szczęście, a myślę, że właśnie takie akcje tego typu sprawiają, że jednak to wywołuje u nich radość i to jest chyba dobry pomysł. Oprócz młodzieży oraz dzieci zaproszonych do hospicjum w wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele władz miasta, duchowieństwa oraz grono pedagogiczne szkół. Podczas sadzenia żonkili obecny był także komisarz Kruk, maskotka Wałbrzyskiej Straży Miejskiej. Specjalistyczne urządzenia rehabilitacyjne stanęły na placu obok Zespołu Szkół Specjalnych w Wałbrzychu. Ścieżka zdrowia wzmacniająca partię mięśni oraz zwiększająca cechy motoryczne pomagać ma przede wszystkim podopiecznym placówki. Narciarz, surfer i biegacz to urządzenia siłowni zewnętrznej, które zainstalowano przy ulicy Ogrodowej. Specjalistyczny sprzęt pomaga w ćwiczeniu poszczególnych partii mięśniowych. Zwiększa również cechy motoryczne jak koordynacja, siła i zwinność trenujących osób. Ogólnie wzmacniamy cały układ mięśniowy, wszystkie mięśnie i obręczy barkowej i biodrowej, wzmacniamy siłę, koordynację. Także wymarzone urządzenia do tego, żeby uatrakcyjnić zajęcia dodatkowo i na wychowaniu fizycznym, i zajęcia świetlicowe. Specjalistyczna siłownia zewnętrzna powstała z inicjatywy grona pedagogicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Wałbrzychu. Nauczycielom udało się pozyskać fundusze m.in. z programu Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat, prowadzonego przez wałbrzyską fabrykę Toyota Motor Manufacturing Poland. Dodatkowe środki pochodziły również od sponsorów.
Bardzo dziękujemy sponsorom Nadleśnictwu Wałbrzych, które przeznaczyło mnóstwo pieniędzy na to, 5 tysięcy aż, a potem jeszcze kupiło kosiarkę, żeby można było tutaj wszystko kosić, żeby dzieci mogły z tego korzystać. Dziękujemy Sirbudowi i dziękujemy Ronalowi za to, że się przyłączyli do akcji. Dziękujemy burmistrzowi z Czarnozdroju. No i jak pan widzi, po zdobyciu tych wszystkich finansów udało nam się. Choć siłownia pomagać ma przede wszystkim w rehabilitacji podopiecznych szkoły specjalnej, korzystać z niej będą mogli również goście basenu oraz pracownicy okolicznych placówek i instytucji. Zapraszamy wszystkich, tu obok jest Urząd Pracy, zapraszamy oczywiście pracowników Urzędu Pracy, żeby przychodzili, korzystali z naszej ścieżki zdrowia, naszego Fitness 10. Przychodzi nas mnóstwo gości na basen, też widzimy często, że Państwo tutaj korzystają, rozgrzewają się przed basenem. Obok jest szkoła numer 5, tutaj ksiądz proboszcz tak samo zaprasza. Także zapraszamy środowisko lokalne jak najbardziej, żeby korzystało, żebyśmy tutaj mogli wszyscy wspólnie korzystać z naszych urządzeń. Zespół szkół specjalnych planuje rozwijać siłownię zewnętrzną, wyposażając ją w kolejny sprzęt rehabilitacyjny oraz dodatkowe atrakcje dla mieszkańców miasta. Aż 8 drużyn koszykarskich zaprezentowano podczas piątkowego spotkania z wałbrzyskimi kibicami. Wśród nich znalazło się aż 7 zespołów złożonych z młodzieży, w tym jedna ekipa dziewcząt prowadzona przez Ewę Smaglińską. Głównym punktem spotkania była jednak prezentacja drużyny seniorów, która dzięki nowym sponsorom występuje pod nazwą KK Górnik Invest Park Trans Wałbrzych. Prezydent pewnego potężnego państwa powiedział tak: nie pytaj, co twój klub może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego klubu. Jestem głęboko przekonany, że zarówno zawodnicy, trenerzy, rodzice i spora część kibiców będzie mogła postępować według tej maksymy i oczywiście też o to jako zarząd państwa prosimy. Powstanie nowego koszykarskiego klubu jest zasługą połączenia sportowych ambicji 3 drużyn: JKKS Górnik Wałbrzych, KK Wałbrzych oraz Górnik Olimpijczyk Wałbrzych. Ekipa seniorów prowadzona jest przez Arkadiusza Chlebdę, którego celem na ten sezon jest awans do drugiej ligi. Zespół mierzy łącznie prawie 50 metrów wzrostu i dzięki takim nazwiskom jak Łukasz Grzywa oraz Sławomir Buczyniak założenie te ma się powieść. Wymienił swoje drużyny, na każdym meczu emocje i aby każdy mecz był zwycięski. Będziemy kroczyli od meczu, do awansu, do drugiej ligi, obyśmy zagrali już w przyszłym sezonie na nowej kali. Oprócz prezentacji pretendentów o awans wałbrzyskiej publiczności przedstawiono również aż 7 zespołów koszykarskiego Górnika złożonych z młodzików. Powstały one po połączeniu JKKS Górnika oraz KK Promet Wałbrzych i teraz występują pod nowym szyldem. Wśród zaprezentowanych ekip po raz pierwszy znalazł się również zespół złożony z dziewcząt, prowadzony przez Ewę Smaglińską. Kibice mogli zobaczyć także pokazy tańca, które mają zagrzewać wałbrzyskich sportowców do walki o wygraną. Podczas prezentacji odznaczono również działaczy sportowych związanych z wałbrzyską koszykówką, którzy zasłużyli się klubowi. Uhonorowani zostali Wojciech Krzykała, Jerzy Rytko oraz Mieczysław Młynarski. Zwieńczeniem spotkania był efektowny pokaz wsadów w wykonaniu prawdziwego mistrza w tej dziedzinie, Łukasza Biednego. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro.